dalej czytamy w tym 21 rozdziale Ewangelii według świętego Mateusza od 33 wersetu. Takie słowa Jezus mówi dalej w przypowieściach. Posłuchajcie innej przypowieści. Był pewien gospodarz, który założył winnicę, otoczył ją murem, wykopał w niej tłocznie, zbudował wieżę. W końcu oddał ją w dzierżawę rolnikom i wyjechał. Gdy nadszedł czas zbiorów, posłał swoje sługi do rolników, by odebrali plon jemu należny. Ale rolnicy chwycili jego sługi i jednego obili, drugiego zabili, trzeciego zaś ukamienowali. Wtedy posłał inne sługi, więcej niż za pierwszym razem, lecz i z nimi tak samo postąpili. W końcu posłał do nich swego syna, tak sobie myśląc, uszanują mojego syna. Lecz rolnicy, zobaczywszy syna, mówili do siebie, to jest dziedzic, chodźcie, zabijmy go, a posiądziemy jego dziedzictwo. Chwyciwszy go, wyrzucili z winnicy i zabili. Kiedy więc właściciel winnicy przyjdzie, co uczyni z owymi rolnikami? Rzekli mu, nędzników marnie wytraci, a winnicę odda w dzierżawę innym rolnikom, takim, którzy mu będą oddawali plon we właściwej porze. Jezus im rzekł, czy nigdy nie czytaliście w Piśmie Świętym, właśnie ten kamień, który odrzucili budujący, stał się głowicą węgła? Pan to sprawił i jest cudem w naszych oczach. Dlatego powiadam wam, Królestwo Boże będzie wam zabrane, a dane narodowi, który wyda jego owoce. Kto upadnie na ten kamień, rozbije się, a na kogo on spadnie, zmiażdży go. Arcykapłani i faryzeusze, słuchając jego przypowieści, poznali, że o nich mówi, to też starali się go pochwycić, lecz bali się tłumów, ponieważ miały go za proroka. Bardzo ciekawe słowo i bardzo ciekawa przypowieść, którą powiedział Jezus Chrystus. Ona oczywiście mówi o zbawieniu, jakie jest zawarte w jego krzyżu. I w tym odkupieniu, kiedy Jezus Chrystus przelał swoją świętą krew na tym krzyżu, umierając za twoje grzechy. Króciutko, w dwóch słowach spróbuję tą przypowieść wam wyłożyć i zrobić ją może bardziej zrozumiałą. Oto jest Bóg, który zakłada winnicę. Gospodarz to Bóg. Bóg zakłada winnicę, czyli buduje ten piękny świat. Ten piękny świat, który stworzył. Otoczył ją murem, wykopał w niej tłocznie, jednym słowem zainwestował w ten piękny świat nie licho i oddał ją wieśniakom, rolnikom, czyli nam, ludziom, abyśmy mogli opiekować się tą jego winnicą i tym pięknym światem. I kiedy się tak patrzę naokoło, to widzę, cośmy z tym światem pięknie stworzonym przez Boga zrobili. Normalnie jedna wielka ruina. Słyszy się o wojnach. Tutaj za granicą toczy się w tej chwili paskudna wojna, giną ludzie. Jest wiele cierpienia i bólu. A Bóg nam przygotował taki piękny świat, a myśmy sobie go po prostu rozkopali i żeśmy go zniszczyli. I ten Bóg, my tutaj czytamy, On chce nas z tego pięknego świata, cośmy tutaj narobili, rozliczyć. I posyła swoje sługi. Jakiś proroków, posyła w końcu swojego Syna. Tym Synem, który posyła Bóg na ten świat, to jest Jezus Chrystus. Jezus Chrystus. I my czytamy, co myśmy z tym Jego Synem zrobili? Żeśmy Go ukrzyżowali, powiesiliśmy Go na drzewie hańby, na krzyżu, myśląc, żeśmy sobie wygrali. I myśląc, żeśmy zaorali Pana Boga. I myśląc, że zawłaszczyliśmy sobie w ten sposób Jego własność. Ale gdzież tam? My czytamy, Jezus Chrystus po trzech dniach zmartwychwstał. Ten, który został przybity do krzyża, został ukarany, poszedł tam w Twoje miejsce, za Twoje grzechy został przybity, zmartwychwstał po trzech dniach. Bóg zwyciężył grzech i Bóg zwyciężył śmierć w ten sposób. Śmierć była zbyt słaba, aby pokonać Boga. I dzisiaj my, dzięki temu, że jest ten kamień węgielny, który został położony,
Jezus Chrystus, który umarł na krzyżu, możemy mieć odpuszczone nasze grzechy. Dzięki tej wierze w to, co dokonało się tam na tym krzyżu. Ponieważ, tak jak mówi Jezus Chrystus, to jest ten kamień, który odrzucili budujący, który stał się głowicą węgła i kamieniem węgielnym, czyli podstawą i fundamentem Twojego zbawienia i odkupienia. Ponieważ to zbawienie i to odkupienie jest w Jezusie Chrystusie. To jest fundament, to jest podstawa. I Słowo Boże mówi nam, że nie ma w nikim innym zbawienia. Nie zostało dane człowiekowi inne imię, w którym mogłoby być jakiekolwiek zbawienie i ratunek. Tylko Jezus Chrystus, tylko w tym imieniu jest ratunek, tylko w imieniu Jezusa Chrystusa i w żadnym innym imieniu. I tylko i wyłącznie przez krzyż. Ponieważ tam na tym krzyżu Jezus Chrystus przelał za Ciebie swoją krew i Ty dzisiaj ze względu na tą krew, która została tam przelana za Twoje grzechy, możesz mieć te swoje grzechy odpuszczone. Bóg może odpuścić Tobie wszystkie Twoje winy, wszystko, co zrobiłeś w swoim życiu. Ze względu na Jezusa Chrystusa, patrząc się na Jego ofiarę, tylko wtedy oczywiście, kiedy Ty uznasz to za skuteczne dla Ciebie, uznasz Jezusa Chrystusa, uszanujesz Jego Syna i oddasz swoje życie Jezusowi Chrystusowi. Wtedy ta ofiara, którą Jezus Chrystus dokonał tam na tym krzyżu, uskuteczni się w Twoim życiu i będzie aktywowana dla Twojego życia i będziesz mógł z tego skorzystać. Alleluja. To jest Słowo Boże, drogi przyjacielu. Ja Ciebie zachęcam dzisiaj do tego, żebyś czytał Pismo Święte, żebyś czytał Słowo Boże każdego dnia w swoim domu. Na pewno je masz. To, które masz, niech nie leży tam sobie zakurzony na półce, ale weź je do ręki i czytaj, ponieważ z Bożego Słowa płynie życie. To jest życie i tu jest źródło Twojego życia. Koniec rozdziału 21 Ewangelii według świętego Mateusza.